Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja i zapraszam na czas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Temat, który chcę podjąć, myśl współczesna w Dzień Niepodległości. Temat jakże oczywisty, bo dzień jakże świąteczny, innego tematu dziś nie może być, jak właśnie niepodległość naszej ojczyzny. Rozumiana, chcemy na tę niepodległość spojrzeć z różnych perspektyw, z perspektywy między innymi ekonomicznej, ale i nie tylko, bo naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski, którego bardzo serdecznie witamy na naszej antenie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam ojcem, witam państwa najserdeczniej. Pan profesor Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, jeden z najbardziej cenionych autorytetów w dziedzinie podatków i prawa podatkowego. W latach 1992-1996 wiceminister finansów odpowiedzialny za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego, także baczny obserwator otaczającej nas rzeczywistości. Bardzo się cieszymy, panie profesorze, z naszego dzisiejszego spotkania na antenie Telewizji Trwam, Radia Maryja, także w drugiej części naszego spotkania o 21:30, w tym jakże świątecznym dniu, 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Rocznica naznaczona, te obchody naznaczone są pandemią, która nas trapi. Ale dzień dzisiejszy, 102. rocznica, to też taki moment szczególny, kiedy chcemy świętować z jednej strony, ale chcemy również wyrazić naszą wdzięczność tym wszystkim, dzięki którym możemy żyć, możemy pracować, możemy uczyć się, studiować w wolnej Rzeczpospolitej. Ten wymiar wdzięczności, a z drugiej strony również wymiar pewnego rodzaju rachunku sumienia, ponieważ te pokolenia, tak wielu naszych rodaków, którzy przelewali krew za naszą ojczyznę i teraz patrząc się na tę historię, chcemy zdać rachunek z tego, jak my tę niepodległość pielęgnujemy, jak ją wykorzystujemy, jak dla niej pracujemy. I może, panie profesorze, rozpocznijmy od takiego ujęcia, jak ta niepodległość i suwerenność naszej ojczyzny wygląda w tej perspektywie ekonomicznej naszej ojczyzny. Na ile tutaj jesteśmy suwerenni, na ile tutaj spłacamy ten dług wdzięczności tym, którzy walczyli o wolną, suwerenną Polskę? Wiemy, że spotykamy się w dniu, który jest symbolem, ale zarazem metaforą, bo przecież myśmy się dość długo nie mogli zgodzić w naszym kraju, jaki dzień będziemy uznawać za ten dzień, pierwszy dzień tej drugiej już odrodzonej niepodległości. Ja przypomnę nawet taki, może już dzisiaj rzadko przypominany fakt, że dopiero w 1937 roku, czyli pod koniec istnienia I Rzeczpospolitej, ustanowiono formalnie tę datę jako nasze święto narodowe, a politycy, a scena polityczna okresu międzywojennego była niezmiernie bogata i bardzo podzielona. W zasadzie do końca się nie zgadzali co do tego, którą datę należy uznać za istotną. Dlaczego się zgodzono na tę datę? To jest bardzo ważne. Tu zwyciężyła koncepcja ta realizowana przez ówczesną prawicę społeczną. Bo przecież to jest dzień zawieszenia broni na froncie zachodnim. Uwaga, nie na froncie, tutaj frontu już nie było, tu cały czas na naszych terenach stacjonowały wojska niemieckie, zresztą nie tylko na naszych, bo jeszcze na w zasadzie całych terenach byłej I Rzeczpospolitej, tych, które już obecnie do Polski nie należą. I te wojska cały czas tu stacjonowały. To prawda, że to było. One były zbuntowane, to był autentyczny bunt w tych wojskach, był widoczny nie tylko w takim zewnętrznym, tam gdzie były samosądy na oficerach, były powołane rady żołnierskie, wywieszono czerwone sztandary, ale ciągle te wojska tu stały. One się potem stąd wycofały. Natomiast zgodzono się co do tego, że 11 listopada to jest po pierwsze definitywne zakończenie walk. Przecież nie wojny, to była tylko zawieszenie
zawieszenie broni, tylko na 3 miesiące zresztą, na froncie zachodnim, ale wojna się wtedy autentycznie zakończyła. Nikt już nie chciał dalej tej wojny prowadzić. W ogóle nigdzie, zwłaszcza na froncie zachodnim, a przede wszystkim upadły, i to chyba było najważniejsze, te dwa cesarstwa, które wtedy nas okupowały, to znaczy cesarstwo niemieckie, czyli cesarstwo austro-węgierskie. Te państwa po prostu jako przestały istnieć. Austro-Węgry się po prostu rozpadły na nowe państwa. Niemcy przekształciły się w Republikę Weimarską i wtedy w zasadzie skończyła się historia, niektórzy twierdzą, wtedy się skończył XIX wiek. I myśmy od tego momentu, znikli nasi, obecni tutaj, bo już tu Rosji nie było, już od 15 roku już na tych terenach już nie było zaborcy rosyjskiego, więc zresztą, który w ogóle też wcześniej przestał istnieć. I wtedy się okazało, że to było takie kapitalne stwierdzenie, nic tego, nic owego Polska będzie na pierwszego, tak mówiono w ten sposób, że widziano, że coś się dzieje, świat się kończy, tamta epoka się kończyła w sposób gwałtowny i spektakularny. I co bardzo ważne, powstała, tu nawiązuję do tezy, którą wyraził ojciec, powstała po pierwsze pustka polityczna, to jest bardzo ważne, pustka polityczna, którą myśmy mogli wypełnić swoją treścią. I tych pomysłów na to mieliśmy bardzo dużo. My chyba już możemy mówić o naszej przeszłości w sposób na tyle otwarty, nie obawiając się, że prawda nas w jakimś sensie zaskoczy, na przykład podważy naszą polskość. Myśmy wtedy byli bardzo podzieleni co do koncepcji odrodzenia naszego kraju. W zasadzie najważniejszą koncepcją to była koncepcja ta asymilacyjna wielkiej Polski, dużej Polski, bo nigdy tego słowa wielkiego nie używano, która miała obejmować większość ziem, większość, bo nigdy nie chcieliśmy naprawdę stworzyć tego państwa w oparciu już o ten historyczne, już nieaktualne granice sprzed pierwszego rozbioru Polski. Państwa, które miałoby, i to jest właśnie ten wątek gospodarczy, na tyle silne ekonomicznie, musiała być na tyle duże i silne ekonomicznie, to jest w istocie koncepcja narodowej demokracji i Dmowskiego. Państwa jednolitego narodowo i państwa, które ma, nie państwa federacyjnego, bo ta koncepcja nigdy tak naprawdę nie była realizowana, ale nigdy zresztą nie miała poparcia, nie tylko w Sejmie, ale nawet w większości naszego społeczeństwa, które wtedy było bardzo aktywne. I myśmy wtedy zaczęli tworzyć koncepcję tego unitarnego państwa polskiego, którą my tak naprawdę realizujemy do dzisiaj. To prawda, że jesteśmy w innych granicach, jesteśmy przesunięci na zachód, ale jesteśmy kontynuacją tamtej koncepcji państwa polskiego, państwa silnego ekonomicznie, średniej wielkości jak na realia współczesne, zresztą zarówno przedwojenne, jak i obecne, ale przede wszystkim państwa, które jest na tyle duże, że może prowadzić samodzielną politykę ekonomiczną, czyli nie jest państwem, które przez swoją wielkość będzie państwem zależnym. I oczywiście bardzo wielu chce i będzie chcieć nas uzależniać, bo przecież nie miejmy złudzeń. Świat współczesny, zarówno w ten sprzed 100 lat, jak i ten obecny, on przecież jest, jeżeli nie prowadzimy wojen, a szczęśliwie od kilkudziesięciu lat ich nie prowadzimy, tych wojen gorących, to są inne wojny, wojny ekonomiczne, wojny polegające na podporządkowywaniu sobie innych państw. Nazywa się to pięknie globalizacją, bo wszystkie nowe słowa mają zastąpić, znaczy te złe słowa mają być zastąpione innymi, które nieco to zło, bo to jest również zło i uzależnienie, chociaż ma to również pewne dla niektórych zalety, jak zawsze. Jeśli są zwycięzcy, to muszą być przegrani. To jednak to słowo oznacza, że my możemy być uzależnieni, słabi, i słabi nie mają szansy, albo przynajmniej nie są tymi istotnymi graczami, które w takim zakresie pojawiają się w ogóle, istnieją, przetrwają. A przecież, i co bardzo ważne, spotykamy się w momencie kryzysu. I tu jak wracamy do myśli współczesnej. Polska przeżyła przez te 102 lata gigantyczną zarazę hekatombę II wojny światowej, przesunięcia, które miały miejsce, nieznane w historii przesunięcia i przesiedlenia kilku milionów ludzi z terenów, których oni zamieszkiwali często od kilkuset lat, ale ciągle jesteśmy Polakami. Czyli okazało się, że ten pomysł sprzed 102 lat to był dobrym pomysłem, trwałym i został przejęty przez te pokolenia, które w tym czasie potrafiły nie tylko zachować, ale potrafiły również obronić i przetrwać klęski, bo to jeszcze jest trudniejsze, przetrwać klęski. I chyba do dzisiaj
ta bardzo złożona i bardzo bogata spuścizna łączy nas, chociaż będziemy się również dzielić, bo mój Boże, demokracja też polega na tym, że mamy bardzo różne poglądy, ale szukamy tego, co nas może łączyć, ale nie zawsze, nie, to tak nie od razu się znajduje. Ale najważniejsze jest to, że ciągle tego poszukujemy i dopóki będziemy poszukiwać, będziemy trwać. Panie profesorze, właśnie w tym kontekście celem takiej roztropnej polityki historycznej jest jednoczenie ludzi wokół wspólnego dobra, budowanie więzi, również umacnianie tych więzi pomimo różnic, pomimo różnego rodzaju sporów. Bez wątpienia niepodległość, suwerenność, wolność naszej ojczyzny wydaje się być taką wartością, która powinna jednoczyć Polaków, którzy na co dzień może mają różne optyki, różne spojrzenia na dane rzeczywistości. Czy tak faktycznie jest? Czy wolność, suwerenność, niepodległość naszej ojczyzny dziś jednoczy nas? Znaczy, na pewno jesteśmy w czasie pewnego, ja nazwam to albo przewartościowania, albo taką metaforycznie rekolekcji na ten temat. Przecież w momencie, w którym przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, przecież w wyniku referendum, czyli w pełni demokratycznie, w sposób legitymizowany, oczywiście, że staliśmy się przestrzenią, to jest takie okropne słowo, ja go używam, ale ono coś obrazuje, idei federacji, Wielkiej Federacji, Federacji Europejskiej, czyli powolnego procesu przekształcania państw narodowych, czyli tej tak zwanej Europy ojczyzn, w jeden wielki twór federacyjny. W istocie państwo, tak, federacja to już nie konfederacja, tylko federacja staje się państwem. I przecież to jest 16 lat temu. Ta dyskusja w istocie trwa do dzisiaj, chociaż obecnie nieco stała się mniej jakby istotna, a przede wszystkim jest mniej jest jej w naszej codziennej debacie. I sądzę, że nie tylko my, cała większość państw Unii Europejskiej dzisiaj zadaje sobie to pytanie, zwłaszcza w tym teście. Jesteśmy w bardzo ciężkim, bardzo trudnym teście. My go nie bardzo umiemy przewidzieć, bo skala regresu ekonomicznego wywołanego metodami zwalczania tego, co nazywamy zarazą, tak w sposób bardzo obrazowy, jest nieznana. Myśmy nie przeżyli jeszcze do tej pory przez ostatnie ponad 20 lat. Żadne z państw tego regionu, które są objęte tym doświadczeniem, nie przeżyło tak głębokiego regresu. Nawet te państwa zdecydowanie prawie nokautowane tym kryzysem, który u nas był w dużo mniejszym stopniu. Końca pierwszego dziesięciolecia tego wieku, czyli tego tak zwanego kryzysu finansowego, to nigdy nie przeżyliśmy takiego doświadczenia, które ciągle jeszcze trwa i jeszcze jest przed nami bardzo dużo niewiadomych, bo nie wiemy, jak długo zastosuje się, czy w ogóle na przykład zastosuje się to, co się nazywa powszechnym zamrożeniem, co kosztuje niewyobrażalne wielkie kwoty i będzie już wpływa na naszą przyszłość, która się zmienia. Prognozy, wszystkie prognozy weryfikujemy. Wszyscy weryfikujemy prognozy. Ekonomiczne przede wszystkim, bo widzimy, że nie umieliśmy przewidzieć tego zjawiska, nie umiemy nim tak naprawdę, to mówię zupełnie otwarcie, racjonalnie zarządzać. My działamy w sposób, nazwijmy to trochę bliżej straży pożarnej. Ja rozumiem, czasami tak trzeba, no ale w końcu nie mieliśmy w szafie przysłowiowej żadnego scenariusza, bo nikt nie umiał, nikt nie wiedział, że z czymś takim trzeba będzie się zmierzyć i nikt nawet nie miał tej instrukcji obsługi do tej pory. Ona dopiero jest na bieżąco ciągle tworzona i zmieniana, jak się w takim momencie zachować. I oczywiście to przesunęło na dalszy plan tę dyskusję, o której mówił ojciec, czyli czy w ramach Unii Europejskiej mamy być wciąż, szukać swojego miejsca jako odrębnego państwa narodowego, czy mamy powoli poddać się procesom integracyjnym. Zresztą kiedyś pamiętam, nawet jeszcze nie tak dawno, parę lat temu, zapraszano mnie na debaty, w których było powiedziane, że główną nową ideą Unii Europejskiej jest po prostu powolny proces asymilacyjny, który ma nastąpić na stworzyć jedne państwo europejskie i w zasadzie jedną formację taką ideowo-intelektualną, a nawet estetyczną, jakim jest Europejczyk, która ma zastąpić naszą identyfikację narodową. Ja powiem najprościej.
cały promysł Polski, naszego kraju, to jest pomysłem odrębnościowym, tak zwanym pomysłem, przepraszam za ohydę słowa, odrębnościowym. Gdybyśmy 100 lat temu, to dokładnie 100 lat, ale i 100 lat temu, i 102 lata temu, i 104 lata temu, czyli w tamtym czasie, nie doszli do wniosku w większości, w zdecydowanej większości, że jednak coś takiego jak to, co nas łączy, a łączy nas przede wszystkim język i kultura i świadomość. My nie jesteśmy pomysłem rasowym ani narodowym w tym znaczeniu, że nie badamy, kto się urodził Polakiem. Ten, kto się czuje Polakiem, Polakiem jest. I zapraszamy do tego grona każdego, który chce być Polakiem i nie pytamy, skąd przychodzisz. Jeżeli chcesz być Polakiem, czujesz się Polakiem, to jesteś Polakiem. To był przecież pomysł odtworzenia nas w nowym wariancie. Przecież takiej Polski, jak powstała 102 lata temu, przedtem nie było. Przecież to jest coś nowego stworzono. Stworzono identyfikację takiego związku językowego, który ma świadomość wspólnoty. No i do tej pory to nam się udawało przechować. Ponad 100 lat to kawał czasu. Po drodze ze straszną wojną, z gigantycznymi stratami materialnymi i krwawymi. No to jeżeli to nas łączyło i sprawdziło się przez te 100 lat, znaczy wytrzymywało te wszystkie próby, nie najłatwiejsze. Zarówno międzywojnie było biedą i to biedą nigdy nie wróciliśmy do poziomu ekonomicznego sprzed I wojny światowej. Ustrój socjalistyczny, który w Polsce obowiązywał w okresie Polski Ludowej, też miał swoje opresyjności i też był czymś nam przywiezionym. Nam to nie, chociaż u nas dużo było lewicowych poglądów i można powiedzieć nawet więcej niż sądzimy. Natomiast też umieliśmy to przetrwać. Ustroje nie zawsze nam ani przyjazne, ani nawet przyjęte w sposób demokratyczny. Umieliśmy przetrwać 30 lat w demokracji, nie najłatwiejszej demokracji, bo zaczynaliśmy od gigantycznego katastrofy ekonomicznej, tak zwanej transformacji, szokowej terapii, czyli upadku części naszej gospodarki, utraty. Ludzi odebrano wszystkie oszczędności. Tego nikt nie chce pamiętać, aleśmy stracili wszystkie swoje oszczędności, które zostały zdeprecjonowane przy pomocy inflacji. I teraz, jeżeli przez te 30 lat udało nam się to zachować jako wspólnotę. Przy wszystkich naszych tradycyjnych polskich różnicach, które mamy, które mieliśmy i które będziemy mieli. No to zastanówmy się, czy do tej przyszłości nowo weryfikowanej, bo Unia Europejska też z powrotem znów zastanawia się. Najpierw musi dać sobie radę z pandemią, na razie jeszcze sobie nie dajemy rady, więc odłożyła ten temat na później. Ale miejmy świadomość, że my z tego czasu, to już jest hipoteza, to już jest prognoza, nie jest to założenie, że tak musi być. Tak może być, jeżeli będziemy tego chcieli. Jeżeli chcemy zachować tą odrębność, którą wtedy uznaliśmy za wartość łączącą nas, no to znaczy, że pomysł przez ostatnie 100 lat w jakimś na pewno sprawdzony, chociaż płaciliśmy za to wysoką cenę, warto przechowywać dalej. No ale to jest przede wszystkim pytanie, no już na pewno nie do mnie. To jest pytanie do tych pokoleń, które się teraz również burzą. To pytanie powinniśmy ciągle zadawać. A że znajdziemy odpowiedź? Oczywiście, że znajdziemy odpowiedź. Nawet jak będą, jak ci, którzy będą mówić, ci, którzy teraz się nazywają dziadersami, będą ich wypowiedzi ignorowane albo w ogóle odrzucane. Bo każdy z nas szuka drogi do polskości. Jeżeli będzie jej szukał, to ją znajdzie. Jeżeli nie będzie jej szukał, może się od nas oddalić. I oby tych, którzy będą szukać tej drogi, było jak najwięcej. I to byśmy powinni, tak o to powinniśmy zabiegać, jeżeli umiemy do tego chociażby zacząć wszystkich przekonywać. Sądzę, że warto. Pan profesor mówi o tym poszukiwaniu drogi do polskości, poszukiwaniu drogi także do wolności, bo o wolności dzisiaj chcemy powiedzieć, bo to dzień z wolnością jakże związany. Nasza cywilizacja, nasze zasady, pod tym hasłem w Warszawie odbył się marsz niepodległości w dużej mierze w formie rajdu samochodowego. Ci, którzy uczestniczyli w tym marszu, świętowali niepodległość naszej ojczyzny, podkreślali również wartość wolności. Z drugiej strony znowuż w ostatnich dniach przez te same Warszawę, ale i przez wiele innych polskich miast przeszły marsze, które również jako pewnego rodzaju punkt wyjścia forsują słowo wolność, że protestują w imię wolności, domagając się tej wolności. To samo pojęcie
ale rozumienie tego pojęcia jest zasadniczo odmienne. To chyba jest... No właśnie, to jest taki przyczynek do tego powrotu sprzed 100 lat, kiedy bardzo się dzieliliśmy. Nasze ówczesne poglądy, jakbyśmy przeczytali ówczesną prasę i krytykę, jaką różni siły polityczne, jakie działa wytaczano w tej krytyce, jakimi słowami się posługiwano, to my nawet w tych naszych ostatnich doświadczeniach, nazwijmy to debaty publicznej, moglibyśmy być zaskoczeni, że i tak jesteśmy znacznie bardziej wszyscy powściągliwi, pod wieloma względami nawet eleganccy, bo to, jakimi słowami, ale nie tylko słowami, nasza scena polityczna była w okresie międzywojennym sceną, gdzie nie tylko sięgano do pięści, ale nawet miały miejsce i walki, takie walki w sensie dosłownym. Władza też potrafiła być wyjątkowo opresyjna i potrafiła zamykać w więzieniach opozycjonistów. To było ten obraz naszych, znaczy my już jesteśmy na tyle silni swoją świadomością, że my nie musimy się bać tej prawdy o naszej przeszłości, która niekiedy jest gorzka, ale ona przede wszystkim w prawdzie mamy to, co jest najistotniejsze, że jeżeli my będziemy prawdę znać, to nikt tej prawdy nie użyje przeciwko nam, żeby nas dezawuować. Mówię, oszukujecie się, nie rozumiecie, żyjecie w iluzjach, a ta rzeczywistość wasza była zupełnie inna. Nie, my sami musimy mieć tą samą świadomość prawdy. Jak każdy profesor, sądzę, że nie tylko profesor, zawsze będę opowiadał się po stronie prawdy, nawet tej najbardziej gorzkiej, bo ona, jeżeli szukamy w niej tego, co nas łączy, zarówno w tej przeszłej prawdzie, jak i w tej dzisiejszej prawdzie, będziemy szukać tego, bo jeszcze poza prawdą jest ten voluntas, nasza fiat voluntas tua. Niech będzie wola szukania w prawdzie tego, co nas łączy, bo prawda może nas również podzielić. Ale w prawdzie możemy doszukiwać się tego, co jest nam wspólne, mimo że jesteśmy różni, chociaż zgadzamy się co do tego, że będziemy różni i będziemy mieli inne poglądy na ten temat. I teraz doszliśmy do tego słowa wolność. Wolność rozumiana jako wolność państwa jako zbiorowości naszego społeczeństwa, nas jako i organizacji państwowej, wolność ekonomiczna naszego działania, wolność przede wszystkim przed obcą dominacją, rabunkiem, dyskryminacją. Przecież byliśmy rabowani, przecież najzwyczajniej w świecie ten okres okupacji, który poprzedził 17 listopada 1918 roku, te niecałe trzy lata okupacji niemiecko-austriackiej był nieprawdopodobnym okresem rabunku i niszczenia naszej gospodarki, wywożenia wszystkiego. Ludzi doprowadzano do głodu, niszczono całe zakłady, ziemię wywożono, wycinano drzewa. Nawet Puszczę Białowieską zaczynano wycinać i wywozić z naszego kraju. Tak zaborcy niemieccy i Austriacy, głównie niemieccy, postępowali w stosunku do nas. To naprawdę się niewiele różniło w stosunku do tego, chociaż było nieco bardziej łagodne. To są drugą okupacją, która była później. I teraz dyskutujemy również o wolnościach naszych obywatelskich. Czyli szukamy nowych definicji wolności tych tak zwanych, nie tych suwerennych, o których mówiliśmy wcześniej, wolności państwa, wolności suwerenności narodu, decydowania o swoim ustroju, ale także o naszych wolnościach i prawach obywatelskich. Przecież myśmy nawet nie zauważyli chyba, że niezależnie od tego, jakie poglądy reprezentujemy, a przecież trzeba się zgodzić co do tego, że będziemy się różnić chociażby z tego powodu, że każde kolejne pokolenie, chociaż nie każde z tego przywileju korzysta, ale każde kolejne pokolenie ma prawo do buntu. To przez bardzo długi czas, przez prawie 30 lat, kolejne pokolenia się młodych ludzi nie buntowały przeciwko tym starym, czyli przeciwko zastanemu, znaczy słowom i w zasadzie pojęciom i może estetyce świata, które zastały. Ja uczę ponad 40 lat studentów, głównie oczywiście na Uniwersytecie Warszawskim, zawsze zadawałem pytanie na seminariach, nie buntujecie się, chcecie robić karierę, chcecie być ważni, chcecie zdobywać zawód. A oni odpowiedzieli bardzo prosto. Panie profesorze, my uciekamy ze biedy.
I nam się to, tej biedy w dużej części udało uciec. Czyli głównym motywem była praca, żeby wreszcie pożegnać się, bo polskość wyrosła z biedy. Ta polskość, którą my wszyscy reprezentujemy. I nie ma się czego wstydzić, wręcz odwrotnie. To jest przedmiot naszej dumy, że w biedzie potrafiliśmy zachować tak ważny klejnot, jak się to kiedyś słowo zupełnie zapomniane, klejnot, jakim jest miłość do ojczyzny, która była czasami miłością do państwa opresyjnego i które przynosiło biedę, a jeszcze potrafiło być państwem niesprawiedliwym. Bo mówimy o tym czasie, o tych już 100 latach, które teraz mamy. Jeżeli myśmy nie uciekaliśmy z biedy i udało nam się przez ostatnie lata, to jest bardzo ważne, w jakimś sensie przestać się obawiać powrotu do biedy, że już, to ja zauważyłem w rozmowach ze studentami, nie, już nie ma obawy, status quo ante nie będzie. Ja nie jestem tego taki pewny obecnie, to znaczy ja nie chcę nikogo ani, no i wszyscy jesteśmy zestresowani, więc nie straszę się w ogóle, ale ja po tych naszych eksperymentach współczesnych, co świat robi w walce z pandemią i jakie koszty my wszyscy poniesiemy, niewspółmierne w stosunku do celu, których zamierza się osiągnąć, koszty dewastujące gospodarkę, naszą popyt wewnętrzny, a nawet nasze poczucie bezpieczeństwa. Jak nie będzie pieniędzy, to nie będziemy mieli za co leczyć ludzi, nie tylko na COVID, ale także na tych, którym trzeba usunąć wyrostek robaczkowy, bo jak się ich nie usunie, to oni umrą na zapalenie otrzewne. Czyli też na to trzeba mieć pieniądze i te pieniądze znikąd się nie wezmą. Je można tylko, najpierw je można pożyczać, ale potem trzeba je zacząć zarabiać. Na razie pożyczamy. I mówię o tym dlaczego. Dlatego, że starać się, bo oczywiście pytanie, które ojciec zadał, jest podstawowym pytaniem. Jaką debatę zaczęliśmy dzisiaj? Zaczęliśmy debatę również o wartościach podstawowych. Kto wie, czy nie zaczęliśmy nawet debaty konstytucyjnej, czyli jakie zasady podstawowe, jak mamy definiować wolność, o wolność, tą wolność obywatelską, jakie są jej granice i gdzie określając te granice, my się możemy spotkać. I to, że my musimy wyciągnąć rękę, nawet jak będzie odrzucana. Jak będziemy odrzuceni, że nie warto z nami gadać, bo jesteśmy dziadersami, że w ogóle nie ma w ogóle przedmiotu debaty międzypokoleniowej, to po to jesteśmy, jeżeli jest jakiś obowiązek, ten obowiązek szukania naszej wspólnoty, no bo chcemy jej szukać. Obowiązek, ja to tak traktuję. Polakami jesteśmy, więc mamy obowiązek wyciągać do siebie rękę nawet wtedy, kiedy ona będzie odrzucona. I musimy teraz, to jest mówię w kategoriach obowiązku, czyli powinności. Teraz powinniśmy postawić pytanie, jeżeli chcemy, żeby to był w dalszym ciągu dla kolejnych pokoleń nasz kraj, nasza ojczyzna. Nasza urządzona przez nas i dla nas, że nikt nie będzie meblował naszego pokoju, używając takiej dość starej metafory. No to w związku z tym musimy zacząć dyskusję o sprawach podstawowych, bo skoro już ta dyskusja się zaczęła, dyskusja o granicach wolności, tej wolności podstawowej, którą ogranicza wolność drugiego człowieka, takie wartości podstawowe jak życie, wtedy nie jest tak, że my zamknęliśmy tę dyskusję. Każdy, kto ją otwiera, zwłaszcza kolejne pokolenie, w istocie rzecz biorąc stawia te tezy po raz kolejny i jestem przekonany, jako stary belfer, jako człowiek uczący tyle pokoleń ludzi, że niezależnie od różnic, jakie między nami są, potrafimy cierpliwie znaleźć to, co nas łączy. I jest i nawet jeszcze, powiem trochę naiwnie, a trzeba być w życiu trochę naiwnym, że będziemy naprawdę szukać tego, co nas łączy. Oczywiście na początku odrzucając wszystko to, uwypuklając wszystko to, co nas dzieli. I ta debata, ona dobrze by było, to już naprawdę ostatnie zdanie, bo przecież temat jest na traktat filozoficzny i historiozoficzny. Ta debata, która już się w Polsce zaczęła, pokazuje jedno. My się naprawdę musimy zgodzić co do tego, że mamy bardzo różne definicje naszego uczestnictwa w naszej polskiej wspólnocie i będziemy i musimy szanować, tak jak musimy szanować inne poglądy, szanować inne poglądy i inne postawy, a z drugiej strony zastrzegać sobie prawo do przekonywania. Czyli wysłuchaj mnie, dlatego że może mam inne zdanie, ale mam, proszę cię, tylko jedno, wysłuchaj moich argumentów, wysłuchaj moich racji i po prostu chcę być wysłuchany. Jeżeli będziemy mieli tę łaskę wysłuchania, być może znajdziemy drogę do wspólnoty tej, która będzie nas znowuż łączyć, bardziej łączyć, mimo że to, co nas dzieli, ciągle będzie obecne.
To spotkanie, o którym mówi pan profesor, jest niezwykle istotną sprawą w tym kontekście, w którym się obecnie też znajdujemy. Pan profesor także wspomniał o tym buncie młodego człowieka, młodego pokolenia, do którego w pewnym sensie ma prawo. Widzieliśmy, doświadczaliśmy bardzo mocno ostatnimi czasy tego buntu, chociażby na ulicach naszych miast, miejscowości również, kiedy młode pokolenie, czasem bardzo młode pokolenie z różnych względów, z różnych pobudek, z różnych inspiracji artykułowało ten bunt w taki czy w inny sposób. To, co dzisiaj także podkreślił biskup Józef Wygózdek podczas mszy świętej w Kościele Opatrzności Bożej, mówiąc, że no, jest wiele spośród młodych osób, które chcą budować przyszłość, lekceważąc i odrzucając osiągnięcia poprzednich pokoleń, pragnąc zerwać z tym wszystkim, co było wartością dla rodziców, dla dziadków. I tutaj powstaje pewnego rodzaju pytanie, gdzie ta płaszczyzna spotkania powinna być i co powinno być pewnego rodzaju także tym zalążkiem do tej dyskusji, bo tej dyskusji chyba czasem brakuje, a jakże dużo jest pewnego rodzaju emocjonalności i inspiracji, czasem nie do końca zdrowej inspiracji. Żeby starać się znaleźć odpowiedź na to pytanie, czyli oczywiście jeśli umiem je znaleźć, wcale nie uzurpuję sobie jakiejś szczególnej umiejętności znalezienia tych wszystkich słów, które będą tu cokolwiek wyjaśniały, chociaż będę próbować. Ale bardzo niedawno miałem okazję, zresztą często razem spaceruję z pewnym wybitnym lekarzem, z tą osobą bardzo bliską, bo to jest mój brat, i dyskutowaliśmy o problemie strachu, który nas gdzieś jest w nas. My się po prostu zaczęliśmy bać. Myśmy po raz pierwszy od wielu, wielu lat, to co było wielkim osiągnięciem Polski, tej naszej Polski, tej obecnej, nazwijmy ją Polski posierpniowej, to było to, że ja należę do pokolenia, które jeszcze znało strachu, bało się wojny, bało się powrotu wojny, chociaż ja jej nie pamiętam, ale ci po antenacie, jak to się kiedyś mówiło, przekazali nam obawę, tą, jakim błogosławieństwem jest pokój i jaką potwornością, jakim piekłem jest wojna, i przecież obawialiśmy się tej wojny, że ona wróci. Nawet byliśmy zgodni co do tego, że w imię pokoju warto ponieść wielkie ofiary i zgodzić się na biedę, na wyrzeczenia, byleby tylko nie wróciło piekło tego, co oni przeżyli, a przecież 6 milionów nie przeżyło. I grabieży, i poniżenia tego wszystkiego, to co ja pamiętam w opowieściach i co już w estetyce naszej współczesnej jest mniej obecne, ale przy naszej sztuce jeszcze było w latach 60., w latach 70. i w zasadzie do mnie jeszcze na początku bardzo obecne, czyli ta zaczadzenie strachem wojny i zaczadzenie tą piętnem wojny. Teraz mieliśmy pokolenie, które się już tej wojny i dobrze, że się nie musi bać, bo rzeczywiście wojny to już my się już szczęśliwie współcześnie nie musimy obawiać. Nie baliśmy, przestaliśmy się bać również biedy. A bieda była z nami obecna w jakimś sensie do niedawna bardzo blisko. Nie trzeba było z daleko z Warszawy wyjeżdżać, żeby zobaczyć biedne wsie. Nie trzeba było jeździć na Mazury, żeby popatrzeć byłe wsie popegeerowskie zniszczone tak zwaną transformacją ustrojową. Czyli o których zapomniano, gdzie bieda była czymś dosłownym, łącznie z brakiem żywności. I okazuje się, jakoś udawało nam się to wszystko jakoś tam poukładać, lepiej czy gorzej, ale raczej z sukcesem w ten sposób, że przestaliśmy się bać. I nagle wrócił strach. Strach. Taki zwykły, podstawowy. Skrat przed śmiercią. Przed chorobą, przed tym, że my nie bardzo wiemy, gdzie żyjemy, że nie wiemy, na czym polega to zagrożenie, że jeszcze raz wróciła do naszej estetyki śmierć. Śmierć była wyklęta, unieważniona, śmierć była nieobecna, nawet starym nie wolno było być, starzy musieli być młodzi, w ogóle nikt nie patrzył, nie zauważał tego, że możemy cierpieć pod koniec życia, a nawet niekoniecznie pod koniec życia, i okazuje się, że nasza medycyna nie jest aż tak potężna i nie obroni nas przed czymś, co jest wirusem. I ten wirus jest obecny, był, jest i będzie. I okazuje się, że wobec czegoś takiego jesteśmy bezsilni, zaczynamy się bać.
I ten, niezależnie od tego, na ile przyznajemy się do tego strachu, to ten strach jest w nas i sądzę, że on jest bardziej obecny. To jest moja hipoteza. Znaczy w naszym, a może inaczej, mniej obecny w moim pokoleniu. My jesteśmy bliżej niż dalej, prawda? Prędzej czy później to, co ma nastąpić, nastąpi i któraś z chorób spowoduje, że odejdziemy tam, gdzie trzeba odejść. Wreszcie, kiedyś wszyscy tam odejdziemy. Czyli to, co o czym, czyli to, mówimy o tym, myślimy o tym, nazwijmy to, tej przestrzeni, użyjmy tego okropnego słowa, która została w współczesnej estetyce tak zwanego Zachodu wręcz zapomniana. I mówię o tym też z tego powodu, że prawdopodobnie ten strach w tym młodszym pokoleniu ma zupełnie inną treść i kto wie, czy nie jest głębszy. Kto wie, czy nie jest to, co dzisiaj bardzo często słyszę, w bardzo prostej rozmowie. Wiele może być odebrane, albo wszystko może być odebrane. Tak jak życie może być nam odebrane przez nieznaną chorobę, tak jak nasz dobrobyt, naszą stabilizację, wcale już nie taką małą, też można nam odebrać w czasie, przy pomocy chociażby nieumiejętnych, czy po prostu nawet umiejętnych, bo tego nie chcę teraz oceniać, sposobów walki z tą epidemią, a którą przecież... Koszty jej, tej walki są gigantyczne, nieporównywalne. My się cofamy ekonomicznie o kilkanaście lat, o kilkanaście lat możemy się cofnąć do tyłu, a przecież nie ma powrotów i nic nie wraca. My nie mamy szansy otworzyć tamtego świata, zwłaszcza jeżeli część tego świata po prostu najzwyczajniej w świecie będzie podlegało degradacji. Przedsiębiorcy, którzy upadną, mogą nie mieć zamiaru ją odtwarzać swoich przedsiębiorstw, albo może nie być chętnych, żeby je odtwarzać. I teraz, dlaczego to jest wszystko ważne, ta okoliczność, że w czasie strachu, obaw, nie zawsze wyrażanych, nie zawsze zdefiniowanych, może trudniej będzie znaleźć te słowa, które nas łączą, ponieważ jest ten nieobecny, ale nieobecny w naszych słowach, ale obecny w naszej świadomości, ten potwór, który wygląda z czarnego końca pokoju, jakim jest strach przed chorobą, aż chorobą, przed śmiercią, przed utratą, chociażby utratą naszej stabilizacji majątkowej. I może właśnie to, bo teraz to jest ta za długi trochę wywód, ale skończę go bardzo prosto. Jeżeli przyjmiemy takie założenie, że to, co jest przed nami, nie to, jeżeli nawet osiągniemy, mam nadzieję, sukces w walce z ową pandemią i wreszcie z niej wyjdziemy, to wyjdziemy z niej poturbowani ekonomicznie i znowuż będziemy musieli odrabiać, znowuż będziemy na dorobku ekonomicznym. Tym dorobku ekonomicznym, który jest dużo ważniejszy dla młodego pokolenia niż dla mojego. Co to oznacza? Że odbiera się nam być może, czego nikomu nie życzę, ale to jest moja dziedzina, zajmuję się nią, że może być nam odebrany ten nasz atut, ten naszą aktywo, które nazywamy naszą stabilizacją majątkową na naprawdę dobrym już poziomie europejskim. I to nie tylko dotyczy nas. My się po prostu możemy cofnąć ekonomicznie. Już się cofamy. Chodzi tylko, jak długo będzie trwało to nasze cofanie i na ile ono będzie, niestety, ustabilizuje się na niskim poziomie. Jeżeli weźmiemy to pod uwagę, że wiele może być odebrane, a niektórzy twierdzą, że wszystko, że to, co jest nam dane, może być nam odebrane i jest odbierane, niekoniecznie w sposób przewidywalny, to może właśnie to zagrożenie, świadomość tego zagrożenia albo nieuchronności tego zjawiska może nas będzie łączyć i może nieco wtedy bardziej wyciągniemy do siebie ręce, ale ciągle, niech one ciągle będą wyciągnięte. Bo powinniśmy do siebie wyciągać ręce dla zasady, bo właśnie dlatego, dla poczucia wspólnoty, że jesteśmy Polakami. Myśli współczesne w Dzień Niepodległości, temat, który podejmujemy w naszych dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, ekonomista, były wiceminister finansów. Zapraszamy również do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, dwa numery w naszej rodzinie 536-600-300 lub 536-600-400 oraz dwa numery spoza Polski, są one następujące:
48 56 657 00 13 lub drugi numer kontaktowy 48 56 657 00 14. Myśli współczesne w Dzień Niepodległości. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Panie profesorze, pozwolę sobie przytoczyć pewnego rodzaju cytat. Matka ojczyzna choruje z powodu chorób, a są nimi nieżyczliwość dla Rzeczpospolitej, niezgoda i rozterki między ludźmi, naruszanie zasad religii katolickiej i walka z Bogiem i Kościołem, uwłaczanie władzy i jej osłabianie na polu międzynarodowym, prawo niesprawiedliwe i grzechy wołające o pomstę do nieba. I gdybyśmy zapytali, kiedy został napisany ten fragment, to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że został on napisany teraz, w tej rzeczywistości, w tej sytuacji, w której się znajdujemy, bo jakże odzwierciedla tę sytuację. Jednak nie. Jest to fragment kazania księdza Piotra Skargi, zatem XVI-XVII wiek. I co się dzieje? Co się dzieje, że w XVI-XVII wieku no, była taka rzeczywistość i my, nie wiem, nie przepracowaliśmy, nie zmieniliśmy nic, dalej trwamy w rzeczywistości, którą oddaje chociażby ten fragment. Ja nie chcę w tym momencie wejść taki ton, trochę ton profesorski, bo jest taka narracja, którą może się ktokolwiek, a bardzo bym nie chciał tego nawet, żeby wrażenie takie zrobić, żeby kogokolwiek pouczać albo powiedzieć, że ja wiem lepiej. Nikt z nas nie wie lepiej. Bo jak będziemy szukać prawdy, to ją znajdziemy i musimy jeszcze w dodatku szukać jej w dobrej wierze, bo w złej wierze możemy jej nigdy nie znaleźć. Bo prawdę też można szukać w złej wierze, tą prawdę po to, żeby tą prawdę, którą po to chcemy poznać, żeby innym zaszkodzić, innych zranić lub zniszczyć. Jak mówiliśmy w pewnym momencie o tym, że może być tak, że jeżeli sami nie poznamy prawdy o swojej przeszłości, to ktoś nas tą prawdą będzie nokautować i powiedzieć, wasze wartości, wasze wzorce są nic nie warte, bo żyjecie w karmicie się bajką, a rzeczywistość była inna. Mówimy, nie, my znamy rzeczywistość, znamy bogactwo naszej przeszłości, a niezależnie od tego, na ile ona była wielobarwna i często również i zła, i gorzka, i haniebna, to nas to wszystko łączy, bo myśmy się z tym pogodzili, bo to wszystko jest część prawdy o naszej przeszłości, czyli o tym, co jest również dzisiaj, bo to, co dzisiaj, za chwilę też będzie przeszłością i też będziemy, ktoś ją będzie mógł poprawiać w dobrej lub w złej wierze, a niektórzy będą szukać w tej przeszłości tej dobrej prawdy, która ma nas połączyć nie pod, i przez nie osłabić, wzmocnić prawda, która ma być dla nas siłą łączącą, chociażby po to, żeby ktoś nas nie oszukiwał. I słowa, Skarga jest kimś wyjątkowym myślicielem. Myśmy to, co w Polsce jest, to myśmy trochę nie doceniamy naszych myślicieli. Czyli doceniamy siłę naszego oręża, naszych wodzów, naszych dowódców, naszych, nawet potrafimy doceniać czasami naszych, nazwijmy to, przedstawicieli życia gospodarczego, chociaż dużo rzadziej. Raczej naszą historię tak z tą szablą widzimy bardziej niż z tą przysłowiową kielnią, ale tą nie masońską, tylko tą kielnią budującą w rękach, czyli z tym kapitałem. Przypomnę wszystkim takie wspaniałe stwierdzenie literackie, ale które pokazujące, jakie to dylematy w ustami Karola Borowieckiego przekazał Rejmont nam wszystkim. Kiedy on powiedział o tym, że on, mówiąc do swojego zmarłego, już leżącego nam, niedawno zmarłego ojca, tłumacząc się przed nim, przepraszając go o to, że nie umiał go tak kochać, jak wiedział, tą samą miłością nie umiał mu odwdzięczyć się za tę miłość, którą on go darzył. Powiedział bardzo mądrą rzecz, że ja chcę teraz, jako Polak, tak, przemysłowiec, czy jak on pięknie dopowiedział, żydowski kredytem i niemieckim przemysłem robić to, co nasi dziadowie robili szablą i z krzyżem w ręku. Czyli on łączył świat nowy, inny, gdzie już nie trzeba było szablą walczyć, ale trzeba było przy pomocy innych instrumentów przyniesionych, nabytych, nauczonych. I w ten sposób
też wygrywać polskość i mieć naszą obecność w tym świecie. No a wielki ksiądz Skarga, przecież on mówi o tak naprawdę tej naszej kondycji, no z XVI wieku, żebyśmy mieli świadomość, która pokazuje jakby podobne dylematy, z którymi mamy do czynienia dziś. My się strasznie umiemy dzielić. My jesteśmy nieprzejednani w naszych podziałach. My to, co często starzy profesorowie, ja już naprawdę do młodych nie należę, ale są jeszcze tacy starsi, przed którymi chylę czoła i którzy mówią w ten sposób, że to, co powinniśmy jako profesorowie przekazywać w debacie, nigdy nie gasząc debaty, nie zamykając debaty, to nie jest nasza rola, wręcz odwrotnie. My mamy tylko powiedzieć tym, którzy w niej uczestniczą, poprosić, nie powiedzieć, poprosić, nie pouczać, że potrzebna nam jest po pierwsze nie tylko powściągliwość, ale czasami danie szansy tego, co się nazywa zlekceważeniem tych zbyt ciężkich słów, które padają. Tak, tak. Nie po to, żeby je właśnie po to, żeby je zapomnieć. Ktoś powiedział bardzo mądrze. Jeżeli chcemy się godzić, to musimy umieć zapominać. Amnezis. Tak samo naszymi sąsiadami musimy umieć zapominać. Krzywdy, które nam wyrządzono, są krzywdami, których nie odpłacimy. Nie pójdziemy mordować tak, jak nas mordowano, bo byśmy się zrównali z tymi oprawcami, którzy nas mordowali, stali się naszymi, których mamy prawo w ten sposób sądzić i potępiać. Jeżeli potrafimy sobie powiedzieć wzajemnie, my dzisiaj tu Polacy, że nie szkodźmy naszej ojczyźnie, nie rozbijajmy tego, krytykujmy, ale nie podważajmy tego, co nas łączy. Przecież to, co nas łączy, wcale nie jest takie silne, nie jest, jest może się okazać silne, jak będziemy to chronić. Wszystko to, co jest naszą wspólnotą, którą tworzymy dzisiaj, czerpiąc z przeszłości. Część z tej przeszłości odrzucimy jak zawsze. Nie wszystko to, co jest przeszłe, ma szansę przetrwać, zwłaszcza, że jak wiemy obaj, wszyscy wiemy, wszystko będzie prędzej czy później zapomniane, a będziemy pamiętać tylko o tym, o czym będziemy chcieli pamiętać, a możemy pamiętać rzeczy złe, możemy pamiętać rzeczy, które nas dzielą i możemy pamiętać krzywdy i ich nigdy nie wybaczyć. Broń nas, Panie, od pogardy i od nienawiści, strzeż mnie, Boże. Więc jeżeli wszystko to, co nas prowadzi do tego, żebyśmy mogli się zacząć nienawidzieć, no to nawołujmy do tego, że w tym momencie warto powstrzymać się, a może nawet właśnie to, że trzeba zlekceważyć krzywdę i ból, którą wyraża ktoś innymi słowem. Ktoś mnie odrzuca, mówi, nie chcę z tobą gadać, bo nie mam ci nic do powiedzenia i nic mnie nie interesujesz, nie interesuje to, co ty masz mi do powiedzenia. To się nie obrażę. Nie zlekceważę, bo to nie o to chodzi. Tylko proszę, jeżeli moje słowa będą gorzkie, to jeżeli mają nas podzielić, to proszę o ich zapomnienie albo zlekceważenie. I to, że co pewien czas musi, żeby Piotra Skargę można było znaleźć między nami, żebyśmy widzieli takich ludzi między nami. Ja myślę, że oni są. Teraz przypominajmy ich myśli za to, że ta myśl się pojawiła w naszej debacie. To jest chyba bardzo ważne. Wszystko to, co powiedział Piotr Skarga, jest aktualne, bo my jesteśmy, czy chcemy, czy nie chcemy, ciągle kontynuacją tego samego polskiego świata. I to jest zarazem i naszym rajem, a czasami i naszym piekłem. Myśli współczesne w Dzień Niepodległości. Temat naszego spotkania. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski. Zapraszamy do współtworzenia. Halo, halo, bardzo proszę. Szczęść Boże, panie profesorze i księże redaktorze. Szczęść Boże, kogo witamy? Janusz z Niemiec. Mam takie trzy pytania. Pierwsze może będzie takie bardziej odległe. Mianowicie, no co prawda jeszcze nie jest rozstrzygnięty tak do końca, kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale John Biden próbuje wprowadzić takie inne podejście do epidemii, która ma wpływ na ekonomię. To jest pana profesora domena. Ja się chciałem zapytać, czy pana profesora zdaniem jest to możliwe do wprowadzenia w Ameryce, bo jednak koncepcja Trumpa chyba była inna. Tam są wielkie ofiary. Czy to
gdy wprowadzi Biden inaczej, to znaczy będzie próbował, czy w ogóle to jest w stanie wdrożyć taki proces, podobny jak w Polsce, bo w Polsce jednak wybrano chronienie ludności, nie że powiedzmy epidemia przychodzi, mija i będzie wszystko dobrze. Następne pytanie. Jeżeli rzeczywiście Biden zostanie prezydentem, to czy Polska ochroni się przed tą koncepcją tak zwanej Mitteleuropy, która to była forsowana już dawno przez Niemcy i przeżyliśmy to, bo wiemy, jak to się działo, że Polska po prostu traciła swoją podmiotowość i zacierała się jako państwo, stawała się przedmiotem, nie podmiotem. Czy to jesteśmy w stanie poprzez to międzymorze, które wspierał, wydaje się, Trump, czy Biden będzie to kontynuował? I trzecie pytanie, takie konkretne, mianowicie jest teraz próba powiązania tak zwanej praworządności z finansami. To jest taki podstawowy problem, który może wpłynąć bardzo poważnie na kształt Europy. Czy powinniśmy jako państwo powiedzieć, że ani kroku dalej, czyli non possumus. To tyle bym miał. Dziękujemy panie Januszu, serdecznie pozdrawiamy i panie profesorze, przekazujemy głos w kwestii tych trzech. Pierwsze pytanie. Proszę zauważyć, że ten sam dylemat, o którym mówią obecni, znaczy pretendenci do władzy, bo jak wiemy do tej pory jeden z zwycięstwo Bidena ogłosiły stacje telewizyjne, a urzędujący prezydent nie uznaje. To jest jakiś signum temporis, tego takiego precedensu nie było w największym państwie świata, kiedy w istocie rzecz biorąc ta bardzo jakoby trwała i stabilna i transparentna i pewna demokracja okazuje się tak niejednoznaczna w swoich rozstrzygnięciach i tak poddana interesom, czyli nie rozstrzyga tego, co jest najistotniejsze, czyli legitymizację władzy. Władza, istotą demokracji jest legitymizowanie rządzących wolą większości. To jest taka umowa, że większość ma prawo wybrać sobie wszystkim, nie tylko sobie, wszystkim tych, którzy rządzą według reguł, które ta większość też wszystkim ustali. Czyli to państwo przeżywa bardzo głęboki kryzys, jej demokracja w tym państwie przeżywa kryzys, co oczywiście ma obiektywnie rzecz biorąc znaczenie, chociażby z tego powodu, że nie ma stabilnych ustrojów, również w tych państwach, które długo przekonywały nas, że są właśnie pod tym względem stabilne. A problem, który pan poruszył, jest problemem, którym u nas jest tak samo. Bardzo niedawno, wczoraj, ja bardzo dokładnie słucham tych specjalistów, którzy się wypowiadają, na tym się nie znam, ale usiłuję zrozumieć, przymierzyć się z jakąś logiką. Usłyszałem wczoraj, pewnie nie tylko ja, przeczytaliśmy, że jeżeli byłoby za tych zakażonych, ale nie za taka nowa kategoria, zakażony bezobjawowy powyżej 30 tysięcy, to w ciągu 3-4 miesięcy osiągnęlibyśmy naszą tak zwaną zbiorową odporność i zakończył, i byśmy wszyscy byli na tyle silni, że przestałoby nam to zagrażać, a w tym w zasadzie parę linijek dalej było powiedziane, zresztą ta sama osoba z pełnym szacunkiem dla wypowiedzi powiedziała, że trzeba jednak na miesiąc nas wszystkich zamknąć, bo w związku z tym trzeba powstrzymać tą ilość zakażonych zaznaczam przede wszystkim tych, bo to jest liczba zakażonych, ale bezobjawowych, to jest takie nowe pojęcie chorych bezobjawowych, czyli należy zrobić coś dokładnie przeciwnego niż osiągnąć efekt postaci zbiorowej odporności. Co to znaczy? Że my tak naprawdę nie bardzo mamy koncepcję tego, jak wyjść z tej sytuacji. Czyli ci, którzy są specjalistami, w istocie rzecz biorąc są między tą Scylą a Charybdą przeciwstawnych sposobów zachowania w tej sytuacji. Jeszcze w dodatku i każde z tych rozwiązań ma zupełnie inny skutek uboczny, ale kto wie, czy nieważniejszy w sensie historycznym, bo ten skutek uboczny to jest koszt ekonomiczny tego zjawiska.
I razem ze zmianą w takim państwie jak Stany Zjednoczone, to jest w ogóle nieporównywalne państwo, zresztą wielokulturowość, w zasadzie to państwo, które jest bardzo słabe wbrew pozorom, teraz przeżywa jeden z największych historii buntów wewnętrznych, który już nawet nie relacjonuje się, bo to się nazywa taki, że przetacza się przez Amerykę fala przestępczości. To jest bunt ludzi, bunt przeciwko państwu, przeciwko opresyjnemu, rasistowskiemu państwu i ci ludzie, którzy tam buntują, mają rację, bo oni zwyciężą w tym buncie. Dlaczego? No bo piszą historię od nowa, tworzą swoją wersję przeszłości. Tak, każde kolejne pokolenie będzie pisało swoją historię od nowa i nie ma w tym nic szczególnego. Zachód, cały Zachód pisze teraz historię od nowa. A jeszcze w dodatku w tych okolicznościach, o których wiemy, okolicznościach strachu i niewiadomych i braku koncepcji wyjścia z tej sytuacji. Sądzę, że jeżeli będziemy mieli coś w rodzaju cudu, tak, cudu, takiego cudu polegającego na tym, że rzeczywiście albo osiągniemy szybko tą zbiorową, bo prędzej musimy osiągnąć tą zbiorową odporność, czyli po prostu zaszczepić się bez szczepionki, albo przy pomocy szczepionki osiągniemy ową odporność, bo na to samo wychodzi, czy to jest szczepionka w ampułce, czy to jest szczepionka w postaci powszechnego zakażenia, to chyba efekt jest dokładnie, na ile się tym orientuje, ten sam. Jeżeli to osiągniemy możliwie szybko, jak najmniejszym kosztem ekonomicznym i tym kosztem zdrowotnym, czyli nieleczenia innych ludzi, którzy są przecież i chorzy również na inne choroby, a już wiadomo, że już się przestaje ich leczyć w tych okolicznościach, a zwłaszcza jeżeli pogrążymy się w głębokim kryzysie, recesji i biedzie. I sądzę, że kryzys polityczny Stanów Zjednoczonych to jest najgłębszy kryzys polityczny być może od wojny secesyjnej, gdzie też była państwo, które się rozpadało w pewnym momencie zupełnie i toczyło wojnę domową w imię przecież zasady jedności lub chęci prawa do wystąpienia z tego państwa. Dlaczego to jest ważne? Zmiana w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie wszyscy wiemy, stacje telewizyjne ogłosiły, że prezydentem jest Joe Biden i on będzie tym prezydentem, ale słabym, bo osłabionym, kwestionowaną legitymacją rządzenia przez obecnego prezydenta, który się z tym nie zgadza i ma prawo się z tym nie zgadzać i ma na ten temat inne zdanie. Takie państwo jest osłabione, czyli jest słabsze w rozwiązywaniu problemów takich, jak te, które dotyczą między innymi zwalczania tego, co jest ową zarazą i sposobu zwalczania tej zarazy. I wszyscy liczymy na to. Wszyscy liczymy na ten cud, że albo osiągniemy szybko tą zbiorową odporność bez szczepionki, albo przyjdzie szczepionka i będzie ten sam efekt osiągnięty. I wtedy będziemy tylko patrzeć, jak drogo kosztowało nas to. Kosztowało nas w tej dziedzinie, którą pozostaniemy, czyli z regresem ekonomicznym. Jeżeli to nie będzie szybko, nie osiągniemy tej zbiorowej odporności szybko, no to być może przed nami są wielomiesięczne, że przyszły rok 2021 nie będzie żadnym próbą powrotu do sytuacji z 2019 roku, tylko głębokim strukturalnym kryzysem, w którym my możemy żyć, gdzie będziemy nie tylko my, Stany Zjednoczone, wszystkie państwa, którym się nie uda rozwiązać tego problemu, bo będą tak powtarzali swoje pomysły, lockdowny, czyli będziemy się po prostu, nazwijmy to po prostu, nokautować ekonomicznie, nie rozwiązując problemu, który jest być może w ogóle nierozwiązywalny. Nie mam tutaj tej wiedzy, ale taki scenariusz nie odrzucajmy, że on jest ciągle możliwy. Cud nas uratuje, ten cud, który nazywamy powszechną odpornością i oby on najszybciej nastąpił. I można powiedzieć, sądzę, to jest ostatnie zdanie na temat pierwszego pytania. Wiem, że za długo, ale zadaję panu pytania podstawowe. W niewielkim zakresie prezydenci, słabi prezydenci będą mieli na to wpływ. Te zjawiska będą się działy niezależnie od nas i obyśmy nie płacili w 2021-2022 kosztów błędnych sposobów
zwalczania zagrożenia epidemicznego. Drugie pytanie, jeśli chodzi o Mittel Europę, no to Mittel Europa jest ciągle realizowanym programem w tej części, ta nowa wersja. To jest, przypomnę, to jest Friedrich Naumann napisał taką książkę w 1915 roku na temat właśnie zorganizowania tej części Europy pod egidą państwa niemieckiego. Państwo niemieckie to miało mieć takie swoje rynki, takie swoje kolonie w tym miejscu, takie małe państwa narodowe, niewielkie, te Litwy, Łotwy, Estonie, właśnie to było wtedy, powymyślano te państwa, prawda, sfinansowano, bardzo między innymi te wszystkie nacjonalistyczne ruchy, które tam były, bardzo je wzmocniono finansowo, wspierano, żadnych złudzeń, to wszystko było, oczywiście te ruchy narodowe były, ale ktoś je wspierał, dawał im pieniądze, poparcie, przede wszystkim parasol polityczny, zaczynając od Litwy, Łotwy, ale przede wszystkim Ukrainy, bo to przecież to był ten główne państwo, które zainwestowano te największe pieniądze, żeby tworzyć właśnie tą przestrzeń dla Mittel Europy. Potem wróciliśmy. W okresie ostatnich 30 latach była próba odtworzenia Mittel Europy, w tej oczywiście może takiej, jak to się mówi, złagodzonej postaci, prawda? Nie tej z 15 roku, ale też związącej się z uzależnieniem ekonomicznym, odprzemysłowieniem, likwidacją przemysłu, który miałby umieszczenia tutaj tego części przemysłu niemieckiego, ale przede wszystkim likwidacji konkurencji, a przede wszystkim wyciśnięcia stąd całej nadwyżki siły roboczej, bo kryzys demograficzny Niemiec sięga nie 100 lat, tylko już końca XIX wieku. Ja przypomnę, że zagłębie Sary i zagłębie Rury było zasiedlane polskimi robotnikami, bo już do przemysłu niemieckiego pod koniec XIX wieku nie było chętnych. Trzeba było ściągać robotników z tej części Europy i tam do tej pory ludzie, którzy mówią po niemiecku, a nazywają się Gutowski, Karpowiec, prawda, bo to są ci, którzy się zniemczyli, ale już nawet tam nie było robotników, którzy chcieli pracować, czyli kryzys demograficzny był, jest i będzie, on jest coraz głębszy w tamtym państwie. No i teraz pytanie, no, czy my jesteśmy partnerem dostatecznie silnym? No chcieliśmy przez ostatnie 5 lat prowadzić politykę nieproniemiecką w naszym kraju. Nieproniemiecką, prawda? Nie podporządkowania się Berlinowi, czyli taką politykę, no nazwijmy to, nie dla Mittel Europy. Dobrych relacji bardzo proszę, ale nie jesteśmy, chcemy nasz kraj organizować nie pod ten jeden wzorzec wspólnoty zbudowanej pod egidą Berlina. Wspólnoty, żeby nie używać słów wyłącznie pejoratywnych. No i między innymi jednym z pomysłów to jest właśnie to, że żeśmy łączyli się z tymi państwami od północy do południa, żeby te państwa stworzyły pewien związek. No a tak naprawdę to my nie bardzo mamy w ogóle inną drogę. Znaczy, jeżeli chcemy, nikt nie porzuci w Niemczech tej koncepcji, którą się realizuje od 100 lat do naszej. I ona może być tylko różne warianty i możemy tylko się starać ją ograniczać. Jeżeli będziemy osłabiać nasze państwo, słabać państwo słabe, no to właśnie między innymi słowa księdza Skargi, jeżeli będziemy na zewnątrz osłabiać nasze państwo, państwo, które będzie miało kiepską legitymację rządzenia, czyli słabą legitymację. Jak ta słaba legitymacja jest w kraju, to jest również na zewnątrz. Przed chwilą mówiliśmy to na przykładzie Ameryki. Co to oznacza? Że my możemy tylko, znaczy naszą szansą jest związek państw, które powstały w wyniku realizacji modelu Mittel Europy. Żeby nie mieć żadnych złudzeń, to co jest obecnie, to jest powtórka, to jest właśnie Mittel Europa. Te wszystkie państwa, które powstały od 1990 roku, to jest właśnie powtórka dokładnie pokoju brzeskiego, cofnięcie Rosji tam pod Smoleńsk. To jest dokładnie ten sam obraz, czyli w sensie terytorialno-polityczno, przede wszystkim państw, instytucjonalnym ten program został zrealizowany. Naszą szansą jest to, że znajdziemy wspólne interesy ekonomiczne z Czechami, ze Słowacją, z Litwą, Łotwą, a może nawet również i z Białorusią, i z Finlandią, ale bo i Finlandia też zalicza się do tej grupy, a także przestaniemy wreszcie prowadzić bezsensowną, wrogą, bezsensowną politykę wobec południa Europy, czyli południa słowiańskiego, tam gdzie te zgliszcza po Jugosławii są, żeby te państwa były naszą częścią tego świata, do którego się zaliczamy. No, do tego trzeba wizji.
Do tego trzeba siły, do trzeba tego konsekwencji. No i jak najmniej tworzenia wrogości z innymi państwami. Z innymi państwami. Ci, którzy mają wobec nas nie najlepsze zamiary, to nie miejmy złudzeń, oni nie zmienią zdania. Oni mają swoje interesy, nie wolno nawet, można powiedzieć, obrażać się z tego powodu, że ktoś chce nas okraść albo na przykład wykorzystać ekonomicznie i wywozić stąd 3% PKB. O to się obrazić, nie mamy się obrażać, mamy wszystkim przeszkodzić temu, a do tego potrzeba jest zgody co do chociaż tego, a przede wszystkim silnego państwa, bo teraz się to nie załatwia przy pomocy czołgów, tylko przy pomocy prawa i naszej suwerenności. To jest tak a propos tej wolności, o której w poprzedniej części miałem zaszczyt z ojcem mówić. No i ten trzeci problem, który można nawet powiedzieć, który pan poruszył, który w jakimś sensie już jest obecny w tym wszystkim, co do tej pory powiedziałem, ale dlatego nie chcę przedłużać, żeby mieć szansę odpowiedzieć również na inne pytania. Proszę zwrócić uwagę, ten czas, w którym jesteśmy teraz, ten czas, który dotyczy naszej części świata, jest jednocześnie, jest gdzieś w tle, to się zaczęli o tym zapominać. Jesteśmy w okresie najgłębszego historycznego kryzysu demograficznego. Najgłębszego. My po raz pierwszy w historii cofamy się demograficznie, my jako Polska. Myśmy nie zauważyli momentu, w którym zaczęliśmy po prostu zwijać się, przepraszam, okropne to słowo, zwijać się demograficznie. Zauważyliśmy, że trzeba temu przeciwdziałać, ale okazuje się, że to jest bardzo trudne. Jedną rzecz, co nam się udało zrobić, to znaczy nie dopuściliśmy do tego rodzaju zjawisk migracyjnych, które by podważyły nasze poczucie bezpieczeństwa. Po prostu zgódźmy się do tego. Stara Europa nie umie zarządzać problemem, który stał się jej częścią, nigdy się tej nie nauczy, nie zasymiluje wszystkich tych mniejszości, które się pojawiły w tych państwach. Wręcz odwrotnie, te mniejszości zasymilują prędzej czy później tamte państwa, bo wiara, że Zachód potrafi asymilować każdą ilość przywiezionych imigrantów, jest już bajeczką, którą nie warto w ogóle powtarzać. Turcy mieszkający w Niemczech tworzą odrębną diasporę turecką i się Niemcami nie staną, nawet wtedy, kiedy będą mówić po niemiecku, bo ich świadomość jest, kto wie, czy nie silniejsza, i ich poczucie związku jest silniejsze. I my musimy teraz zauważyć, że w czasie, w którym jesteśmy w okresie tego najgłębszego regresu demograficznego w historii, gdzie potrzebujemy ludzi, my już potrzebujemy, nawet w okresie kryzysu, który przecież już jest ekonomicznym, potrzebujemy napływu siły roboczej, przepraszam za ohydę słową, czyli potrzebujemy zwiększenia, bo już nie jesteśmy w stanie demograficznie, nasza wieś już nie jest w stanie demograficznie zapełnić, dać ręce do pracy tam, gdzie one muszą się znaleźć dla wykonywania w tych funkcji państwa i gospodarki jako takiej. Panie profesorze. Czyli musimy zacząć dyskutować o tym jako o problemie naszym i w jakimś sensie się trochę plecami odwrócić od świata, bo to jest nasz problem i musimy go rozwiązać. I do tego problemu też powrócimy w naszej drugiej części spotkania o 21:30 na antenie Radia Maria. Za tę część bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.